Siemanko moi drodzy widzowie, mamy kolejny dzień grania Edekiem, jest to dzień 8. Ogólnie mieliśmy iść dobijać gazery, niestety przez mały fail źle się troszkę wpisaliśmy na Discorda, także musieliśmy sobie znaleźć jakąś alternatywę. Ogólnie poszliśmy na coś, co nie daje aż tyle expa, bo najpierw poszedłem sobie sprawdzić wyrmy, ale i wyrmy i wampiry były wolne, więc zdecydowaliśmy się na wampiry ze względu gdzieś tam na Vampire Tiffy. No i też przez to, że po prostu też nam tam brakuje bestiary, także poszliśmy wbijać bestiarkę na wampiry. Ogólnie spot już na te levele na dwie osoby średnio wyrabiał. Na szczęście przez event Bewitched jeszcze sporo osób gdzieś tam grało, więc jakby spawn rate również się zwiększył. Także tak to wygląda. Udało się nam tam wbić niecałe 2 KK expa na 225. Ogólnie profit całkiem spoko, bo około 300K licząc zęby. Tam kilka bochów, kilka Vampire Shieldów poleciało, także też ok. Leveli za dużo nie wbiłem, bo 3 bodajże. Także gdzieś w połowę tego, co było poprzednio. Ale wbiliśmy ponad 60% bestiarki na wampiry, także w sumie każdego rodzaju, także nie ma tragedii. Udało mi się również zrobić Blue Digin Questa, bo jakby tego też nie było na tej postaci, także można już gdzieś tam luta sprzedawać. Ek ma zielonego, ja mam niebieskiego, także gdzieś tam dopełnienie będzie. Na dzisiaj planowane w sumie albo dokończenie bestiarki na wampirach i wtedy przeniesienie się może na wyrmę, albo uda nam się wbić na gazery, chociaż gdzieś nie rezerwowaliśmy ich, więc może być ciężko. Także do zobaczenia na strumykach, to w sumie wszystko. Dzięki, że oglądacie, dzięki, że jesteście, dzięki za wszystkie suby, łapki w górę. Do zobaczenia, trzymajcie się, yo!